Cześć moi kochani, dzisiaj będzie samochodowy vlog. Dlaczego tak dawno nie robiłam samochodowego vloga? Mam co dwie przyczyny. Po pierwsze, nie mam samochodu, więc jak tylko udaje mi się od kogoś pożyczyć lub gdzieś tam muszę pojechać i ktoś mi da, to wtedy mam samochód, a po drugie muszę mieć przy sobie sprzęt do nagrywania. Także dzisiaj stało się tak, że mam zarówno samochód od Patryka, pozdrawiam Cię Patryk, dziękuję Ci bardzo za użyczenie Twojego auta i mam również przy sobie sprzęt do nagrywania, więc mogę sobie z Wami pogadać. Dzisiaj będzie o motywacji do egzaminów, o co prosiliście mnie już dawno. Ja Wam obiecałam ten film. No i mam nadzieję, że się nie spóźniłam, że jeszcze ta wiedza Wam się do czegoś przyda. Powiem Wam, jaka jest moja metoda na zdawanie jakichkolwiek egzaminów. Czy to jest egzamin na prawko, czy to jest jakiś egzamin na przykład na studiach, czy w ogóle jakiś tam, nie wiem, coś tam w szkole, co musicie odpowiadać ustnie przed kimś. Lub nawet zrobienie jakiejś prezentacji, to również też się liczy. Zacznijmy od tego, że żeby zdać jakikolwiek egzamin, czy to jest właśnie egzamin na prawko, czy egzamin w szkole, musicie posiąść niezbędną wiedzę lub oraz umiejętności, żeby to zrobić. To nie jest tak, że powiem Wam, zróbcie tak i tak, a na pewno zdacie. Aby zdać, musicie się najpierw nauczyć, jeżeli chodzi o prawko, no to jeździć. Musicie znać zasady ruchu drogowego i tak dalej. Musicie mieć odpowiednią ilość godzin wyjeżdżonych. A żeby zdać egzamin jakiś tam, gdzie musicie zaprezentować jakąś wiedzę, no to musicie tą wiedzę posiąść, czyli musicie się uczyć. Tego się nie da ominąć. Oczywiście jest coś takiego jak fart, że ktoś zda fartem, uda mu się zdać czy egzamin, czy prawko, czy w szkole uda mu się zdać fartem. Oczywiście zdarzają się takie rzeczy każdemu z nas i to jest oczywiście miłe i tak dalej, ale powiem Wam, że większą satysfakcję czujemy, naprawdę większą, kiedy jesteście przygotowani do tematu, kiedy znacie temat, kiedy umiecie coś zrobić i idziecie, prezentujecie swoje umiejętności i jesteście docenieni. To jest po prostu 1000 razy fajniejsze niż zdawanie fartem. Zacznijmy może od egzaminu na prawko, ponieważ to jest coś, co was większość z Was interesuje i prosiliście mnie o te rady. Ja powiem Wam tak, zdałam za pierwszym razem i zdałam nie tylko dzięki umiejętnościom, bo naprawdę się do tego przyłożyłam, żeby nauczyć się jeździć. Test teoretyczny to była jedna sprawa, to naprawdę można się nauczyć, niektórzy mają takie mechanizmy zapamiętywania po prostu tych pytań, żeby szybko je obcykać, niektórzy muszą siedzieć tam tygodniami i czytać tą książkę i tam robić te testy, a niektórzy z dnia na dzień potrafią załapać te odpowiedzi na te pytania, także tutaj jest kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o jazdy, no to każdy też musi przejechać taką ilość kilometrów, tyle godzin wyjeździć, żeby się w końcu nauczyć. U każdego jest to inna ilość. Ja do tych moich jazd, które miałam zapewnione w tym całym kursie, musiałam dokupić jeszcze chyba około 8 godzin i dokupiłam je przed samym egzaminem. Dzień przed egzaminem właśnie miałam taki intensywny dzień jeżdżenia, to chyba było 4 albo 6 godzin jeżdżenia w niedzielę. W poniedziałek rano miałam egzamin. I powiem Wam tak, ja naprawdę byłam pewna swoich umiejętności, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Jeżeli bym potrzebowała więcej godzin, to wzięłabym więcej tych godzin. Także tu jest naprawdę kwestia bardzo indywidualna. Niektórym ten kurs już wystarcza, a niektórzy po prostu muszą sobie jeszcze 20 godzin dokupić. Także nie kierujcie się tym, że wasi znajomi, nie wiem, nie wzięli godzin dodatkowych i świetnie jeżdżą. Jeżeli wy potrzebujecie wziąć ileś tych godzin dodatkowych, to je weźcie. Wiem, że to jest oczywiście koszt, bo tam około 50 zł kosztuje jedna godzina, to w zależności od miasta, ale to jest inwestycja jakby w waszą tą pewność, w wasze umiejętności. Nie warto iść po prostu na egzamin, kiedy tak naprawdę nie dokończyliście kursu, bo dokończenie kursu to jest właśnie wyjeżdżenie do tego momentu, tych godzin, żebyście byli z siebie zadowoleni, żebyście byli pewni swoich umiejętności, więc do tego momentu, kiedy nie będziecie pewni, to nie radzę Wam iść na egzamin na takiego wariata i na zasadzie, że może uda mi się zdać albo nie. A druga kwestia to jest nastawienie psychiczne, czyli pozytywne nastawienie do tego, co ma nastąpić. Nikt nie lubi egzaminów. Nie powiem Wam, że egzamin z prawka na prawko jest fajny, bo mam wrażenie, że psychologicznie celowo jest to tak rozwiązane, że wsadzają tych kandydatów dosłownie pod ścianą. Tam siedzi tyle nieszczęśliwych ludzi, że po prostu można się załamać przychodząc tam. Wywoływani są ludzie jak na zasadzie numerków, jak na poczcie, chyba nazwiskami nawet, więc to w ogóle brzmi jak wezwanie na ścięcie. Więc tym się nie sugerujcie. Przyjdźcie, nie przychodźcie, nie wiem, godzinę wcześniej na ten egzamin i nie oglądajcie tych wszystkich ludzi. Ja przyszłam, zobaczyłam, co się dzieje i wyszłam po prostu na zewnątrz i tam sobie czekałam, bo stwierdziłam, że nie będę się dodatkowo stresować. Bardzo stresujący są tacy właśnie
panikarze, podżegacze takiego stresu. Nie lubiłam takich ludzi na przykład na studiach, którzy przed samym egzaminem, wiecie, mamy wchodzić na egzamin, a ktoś tam, Boże, Boże, nie zdamy, co to będzie i tak dalej. Unikajcie czegoś takiego, bo tylko niepotrzebnie będziecie się denerwować. W niczym wam to nie pomoże, słuchanie takich właśnie panikarzy, więc w ogóle się od tego odetnijcie. Czy to chodzi o egzamin szkolny, na studiach, czy właśnie na prawko. Absolutnie w ogóle nie słuchajcie takich ludzi. Nie kierujcie się tym, co mówią znajomi. To znaczy, ojejku, to było straszne, ten egzaminator jest taki, ta babka w szkole jest taka. To jest po prostu w ogóle odetnijcie się od tego, co od takich wszelkich właśnie plotek, zamieszania przed samym egzaminem. W ogóle się w to nie włączajcie, bo dodatkowo was to zdenerwuje. I teraz co do tego pozytywnego nastawienia. Chodzi o to, żeby się samemu nakręcić i uwierzyć w to, że jesteście w stanie to zdać. Bo niby dlaczego mielibyście tego nie zdać? Macie umiejętności opanowane, nie boicie się, jeżeli chodzi właśnie o opanowaną wiedzę, umiejętności, nie boicie się tam, nie boicie się jakby z tej strony, więc teraz tylko trzeba się odważyć, trzeba zebrać się w całość i pójść i to zdać. I z takim nastawieniem powinniście iść na każdy egzamin. Milion osób zdawało przed wami, czy to egzaminy w szkole, czy to egzamin na prawko. Nic się im nie stało, nikt tam was nie ugryzie. Trzeba się po prostu nastawić w ten sposób, że idę tam po to, żeby zdać. Nie idę tam po to, żeby narzekać, żeby się stresować przed tym egzaminem, że ktoś mi coś tam powie. Idę z takim nastawieniem, z takim fokusowaniem się na zdanie, tylko i wyłącznie po to. I tak właśnie poszłam na ten egzamin i powiem wam, że zrobiłam na nim masę błędów. Ja mówię teraz o prawku. Zrobiłam masę błędów po prostu. Samochód mi gasł, bo dziwnie mi się jeździło na innym samochodzie niż ten, którym jeździłam na kursach. Krzywo zaparkowałam, pan trochę mi zwalniał, bo trochę za szybko jechałam. I mimo, że zrobiłam masę błędów, facet mi na koniec powiedział, bo ja byłam przekonana, że nie zdam, zdała pani, bo jest pani pewna siebie i się pani nie boi jechać. Byłam przekonana naprawdę, że facet powie, że o nie dziewczynko, jeszcze musisz się sporo nauczyć. On powiedział, że ja się po prostu nie bałam jechać i rzeczywiście tak było. Oczywiście jak już wyszłam z tego samochodu, jak już opuściłam cały ten teren, to dopiero zszedł ze mnie ten stres po prostu. Wiecie, dopiero wtedy poczułam, bo to się we mnie naprawdę zbierało. Ja to maskowałam za tą zasłoną pewności siebie, ale w środku się stresowałam, ale na tyle to opanowałam, ten strach. Na tyle sobie wmówiłam, że nic mi nie będzie, że będzie dobrze, że jedź przed siebie, że przecież umiesz to, nie boisz się. Dlaczego ma ci się nie udać? Udać się na pewno. Tak się nastawiłam, że zdałam. I słuchajcie, ja to mówię moim znajomym, którzy są właśnie przed egzaminami. Ja to im wbijam do głowy, że nie, po prostu nie bój się. Idź tam, nie bój się, bądź pewny siebie za kierownicą. Oczywiście nie szarżuj, staraj się jechać zgodnie z przepisami i tak dalej, tak jak powinno się jechać. Ale nie bój się, bo nic ci nie będzie. Naprawdę nic ci nie będzie. I to samo jest, taka sama jest tajemnica zdawania wszelkich egzaminów. Ja poszłam na obronę mojej pracy magisterskiej z taką pewnością siebie. Nie byłam do końca dobrze nauczona, ja o tym wiem, trafiły mi się dobre pytania, więc to też jest, to też był duży plus, ale poszłam z taką pewnością siebie, byłam sympatyczna dla egzaminatorów, nie stresowałam się, nie nakręcałam się negatywnie, rozmawiałam z egzaminatorami i tak dalej. Takie rzeczy naprawdę pomagają. To jest właśnie druga strona, druga połowa tego sukcesu. Połowa to jest ta wiedza, którą musicie posiąść, żeby coś zdać, zaliczyć i tak dalej. A druga połowa to jest to, jakie macie nastawienie. To jest możliwe zdanie za pierwszym razem. Jestem przykładem, moi znajomi, których motywowałam, są przykładem, że można zdać za pierwszym, drugim, trzecim razem. Że można pójść i zdać egzamin bez poprawki, wystarczy się trochę nauczyć, trochę przygotować i dobrze nastawić. I to samo się tyczy prezentacji. Ja wprawdzie ośmieliłam się trochę dzięki YouTube'owi i teraz nie mam problemów, żeby pójść i gadać do ludzi, ale to jest też kwestia pozytywnego nastawienia i takiego, że nie masz się czego bać, ci ludzie cię nie zjedzą, przyszli cię posłuchać, więc pójdź i powiedz to, co wiesz i to, co lubisz, bo jeżeli prezentujesz coś, o czym masz dużą wiedzę, jeżeli mówisz o temacie, który lubisz, no to samo pójdzie, naprawdę, nie ma się czego bać. Także jak widzicie, tutaj nie ma jakiegoś wielkiego sekretu. To jest mój sposób wypracowany przez lata tak naprawdę. Jest diametralna różnica między mną, kiedy zaczynałam studia, a kiedy na przykład kończyłam studia, to w ogóle jestem inną osobą zupełnie, bo przestałam się bać ludzi i przemawiania, i zdawania, i tak dalej, i tak dalej. I wy też możecie.
To jest moja wiadomość na dzisiaj. Mam nadzieję, że was chociaż trochę zmotywowałam. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania lub problemy, lub będziecie chcieli, żebym wam jeszcze trochę pomogła, to piszcie, czy tutaj w komentarzach, czy prywatnie. Trzymam za was wszystkich kciuki, za wasze wszelkie egzaminy, czy to na studiach, czy to na prawko. Naprawdę, trzymajcie się, nic wam nie będzie i na pewno wam się uda, musicie w to sami wierzyć. I to tyle, do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję, że wkrótce znowu mi się uda nagrać coś w samochodzie, bo wiem, że lubicie te vlogi. Trzymajcie się, kochani, pa, pa!